Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Far Cry 4. I nie wiem, co się stało z poprzednimi dwoma materiałami, ale kurczę, jakoś w gorszej jakości się nagrały. Ej! O, ładnie, tak zacząć od strzału w głowę. Nie, nagrały się w gorszej jakości i tak się zastanawiam, co było powodem. Czyżby moje Elgato się obraziło po prostu na tą grę? No nie wiem, powinno być w tym materiale wszystko już ok. No dojrzałem wszystkiego, wszystkich spraw, wszystkie szczególiki. Więc kurczę, no powinno być dobrze, ale może równie dobrze nie być, bo myślałem, że będzie dobrze też poprzednim razem, w przypadku poprzednich dwóch odcinków. Nie, ale właśnie, moment. Co tam właściwie dzisiaj robimy? No, wchodzimy w menu. No, ale wygląd menu to wy już znacie, więc coś innego. Albo Willis, albo Złoty Szlak. Dobra, zobaczmy, co jest bliżej. A w sumie odległości są podobne. Moment, tutaj mogę? Szybko na lotnisko się przenieść, a Willis jest tuż obok. Dobra, czemu nie? Tylko kurczę, tam dalej jest mgła. Fog of War. Trzeba będzie jakąś dzwonnicę odbić w pobliżu. Kurczę, może tak kwadratem wyjść. No drzwiami, ale za pomocą kwadratu. Co my tu mamy? Skrzyneczkę. Dobra, i tutaj gdzieś jeszcze druga podobnież. Okej. Dobra. I teraz tak, Willis, gdzie jesteś? Mam nadzieję, że nie ma żołnierzy tutaj. Ej, moment. Nie, chyba nikogo nie ma. Co to jest? Ach, sorry, orzełek się zawiesił, tak? W powietrzu. Nie, dobra, Willis, mam nadzieję, że naprawdę nie jesteś. A, tu jesteś w samolocie. Dobra, jakaś misja lotnicza. Okej, dobra, ale z tamtej strony, tak? Dobra, użyjmy. All this? It's all fucking useless. What, you forget you're an American? Americans knock. Where's the original journal? I told you, the more work you do for me, the more little black bars get put out to pasture. O wasz, co teraz? Come on. Get in. Kurde, dobra, nie. Zwrócił mu uwagę, że nie zapukał, ale sam wyrzucił maszynę do pisania przez okno, po prostu na ziemię. When I first recruited your old man, it was over a bottle of scotch and a seedy dive down in Tirtha. He was still working for Pagan Min then. His eyes were still moist and sparkling. Min iced the heir to the karate throne. The feces hit the fan, my friend. Pardon my French. What? No. I can't Don't hear worry, you it'll be in the document I give you when you finish this job. Dobra, what's the job? Co jest tą robotą? Może będę musiał po prostu z granatnika strzelać do ludzi na dole, kiedy my będziemy lecieć samolotem na górze? Cholera wie. Zaraz zobaczymy. No koleś zbyt wiele szczegółów nie zdradził odnośnie samego zadania. O kurde, daleko poleciliśmy. Znaczy, Yuma to jest ona. From Hong Kong, triad connections up the yin yang. You know what that is, don't you? Yin yang. Sure you do. Kurde, ja, czy wiem, co to jest yin yang? So what are we doing here? We're going after one of Yuma's sites and the man running it. Take him out, we'll be able to get Yuma to sing us a tune. Aha, i dosłownie mnie wypchnął. Kurde. Czyli dobra, z jego strony nie ma co oczekiwać pomocy. Zabij albo zgiń. Kill or be killed. Dobra, porucznik Yumy jest do odstrzału. Klasztor Akash. Ale ej, mniej więcej w podobnej scenerii była też kapliczka. Mam łuk jeszcze? Mam. Spokojnie, nie będziemy do zwierzaczków jeszcze strzelać. Jeszcze. I wita nas taka oto głowa. Tylko z jednej strony. No koźle! Cicho. A, to jest wróg, tak? No to może go headem, tak? Ściągnąć. Aha, albo nie. Moment, przecież on dostał tą strzałę. Czy mi się coś przywidziało? Aha. Bo
mi się naprawdę wydawało, że on dostał tą strzałę i że ona się wbiła w jego ciało. Czemu pozostał niewzruszony? Dobra, mam jakieś przynęty. Ej, mam nawet 4. To macie, niech was kozły zaatakują swoimi grogami. All clear, powiadasz. Dobra, może jakaś pantera śnieżna. Nawet głupi jastrząb, no cokolwiek. Nie było komunikatu, że żadne zwierzę się nie zainteresowało moją przynętą, więc... O! Fuks. Więc może jednak coś tu się uda. Moment, gdzie on jest tak właściwie? Helikopter? Dobrze widzę. Czy to są śmigła? Dobra, może najpierw tego gościa... Tutaj, ale niech się wszyscy odwrócą w tamtą stronę. Ty to samo. Gdzieś tam, gdzieś tam. Ej, tu gdzie on jest? Dobra, tam widziałem snajpera. Pytanie, czy snajper widział też mnie? Kurde, widział oczywiście, więc muszę być szybszy od niego. Co ty zrobiłeś? Wychyliłeś się, przymierzyłeś i kamień? Dobra. Prykło, czyli... Koleś dostał. Łuk, może jeszcze na ten moment, na ten kawałek, na tą chwilkę. Eliminacja! Pa! Za osłony. No na coś się te inwestycje wreszcie przydały. Zostaje tylko dwóch gości. Inaczej, czy macie też wrażenie, że ja kiedy trzeba się skradać, to się nie skradam, a teraz... Kiedy mógłbym po prostu ich pozabijać wszystkich, to nagle postanawiam... poskradać się troszeczkę. Nie, no dobra. Który z was jest porucznikiem? To jest w sumie nieważne, bo mam w planach zabić wszystkich teraz. Gdzie? Kurde. A! Wilczek. Wilczku, czemu nie zaatakowałeś ich wcześniej? Tylko dopiero teraz mnie? Halo, no. No widzę zdziwienie na twojej twarzy. Też jestem zaskoczony twoim postępowaniem, ej. Gdzie? Tam zwykły kozioł. Ale oprócz kozła, tam może być też porucznik. To nie on. Dobra, wypatrzył. O, szlak. No kurde, dobra, koniec tego strzelania z łuku. No tutaj zdecydowanie lepiej mi wychodzi. No dobra, jeszcze tobie też muszę zdjęcie zrobić. I tobie. I tamtemu drugiemu. Ale jeszcze go tutaj nie ma, czyli co, wewnątrz jest, tak? Mogę tu wejść? Niestety nie. Może tędy? Tamten raczej nie wyjdzie. Dobra, wespnijmy się. No wydaje mi się, że to bankowo jest on. Tak się trzyma w środku. Nie, to nie on, o dziwo. No. Dobra, eliminacja raz, troszeczkę go wyciągnąć, ale tylko troszeczkę i tak spadnie na dół. Albo nie. Sobie smacznie śpi po prostu. No teraz jakoś kurde wychodzą te eliminacje, nie wiem co jest grane. A wcześniej ja chciałem to nie, co ty, w ogóle, w życiu. Moment, już go zabiłem? Już się muszę cofać, tak? Tak, serio? To już był porucznik. Dobrze, że jego ciała nie wyrzuciłem gdzieś w przepaść. Dobra, to będzie jakiś dobry kadr trzeba teraz uchwycić. Na przykład to jak się zeszczał. No, nic nowego. Martwi tak mają, no ale... O, z takiej perspektywy dobrze to widać. Ale też fajnie by było, jakby było widać jego twarz. O, nie. Jednak takie coś będzie lepsze. Zdecydowanie. No dice, kid. That's not your man. The guy you're looking for is supervising Yuma's archaeological dig. Aaa! Takie coś. Nie, dobra, czyli teraz jesteśmy po prostu wykorzystywani do kompletnego oczyszczenia
tego miejsca ze wszystkich żołnierzy. Armii Królewskiej po prostu, no kurde. Znowu niczym marionetka w czyichś rękach. No, jestem w wyznaczonym miejscu, nie ma wyznaczonych ludzi. No jest kozioł. Jest tutaj nasza kozica. I druga. Dobra, ale podobno wykopaliska jakieś, tak? Takie słowo tam się pojawiło. No nie atakują, tak? Dobra. Ej, ten symbol znam. I lubię. To nie wiem, czy w tym wypadku. Może to jest checkpoint teraz? Byłoby dobrze. Dobra, ale już skoro nie wiedzą, że tu jestem, to może łukiem. Dotrzyj do porzuconego klasztoru. A w kurcze! No, to by było. To bym ładnie zaczął. A tak mogę zacząć od headshotu. No właśnie. Tutaj drugi od razu, poprawka. No, kurde! Ale tamten mnie zauważył. Nie lubię, kiedy moje strzały powinny trafiać, a nie trafiają. I to tylko dlatego, że fragment okna, który nie powinien przeszkadzać, łapie te strzały po prostu. No. Headshot raz i headshot dwa, tylko się wychyl. Dobra. Powiadasz, że jesteś tu na dole. Chowasz się niczym tchórz. Ha! Frontalna eliminacja. I kradziesz karty telefoniczne jednocześnie. Dobra, on chyba nie wie, gdzie jestem, więc mogę jeszcze delikatnie się tutaj w kuckach poskradać. No, pewnie jest za kolumną, tak? No to tak go. No. No ale na raty tym razem. Najpierw było cięcie nożem, a później dopiero eliminacja. A tutaj? Na pewno. A, czy nie? Nie, są linie, to jest i wspinaczka. O, to się akurat przyda. Dzięki. Granaty też, to też. O! Bierzmy wszystko jak leci. Tak, tu nie mogę zapewne wejść, ale tam wyżej jak najbardziej. Nie wiem, czy przypadkiem właśnie teraz nie skracam sobie jakoś znacząco trasy, no ale to chyba dobrze, nie? Gdzie jesteście, żołnierze? No nie, no nie mówię, że znowu drzwi w stylu, no wejdź i rozpieprz wszystko. I skradania zero. Notatka Armii Królewskiej. Ograniczony dostęp. W obszarze Bravo przebywać mogą wyłącznie osoby z drugim poziomem dostępu. Karą za wejście na dziedziniec klasztoru bez stosownych uprawnień jest reedukacja. Poprzez strzał w głowę. Ej, mogę normalnie wejść. A, nie, sorry, chyba tak to właśnie miało wyglądać. Bez żadnego wysadzania. Dobra, zidentyfikuj, powiadacie. Najpierw jakiegoś chociażby jednego żołnierza muszę wypatrzeć. O, jest jakiś. Ale to nie oni. Tam dalej też jest jakiś jeden. To nie on, ale to snajper. Można go ściągnąć w sumie. Dobra, ktoś to widział? Wszyscy? Dobra. I znowu jest świetnie. Nożesz ty, kurde, no. Nie wierzę, jak chybiam czasami, po prostu. Oj. Czemu on nie strzela? Czemu on tego nie wykorzysta? Bo jest głupio zaprojektowany, po prostu. Ach. Tam snajpera widziałem na górze. Gdzieś. No może mi się przywidział. Nie, dobra, z tej strony dwóch plus moździerze. Ej, już wiem, co zrobimy. Ej, gdzie on jest? Że dalej mnie widzi. Nie, serio. Oż, kurde. Dobra. To najpierw może jakiś atak moździerzem faktycznie. Dobra, uleczmy się. Gdzie ty jesteś? A tu się ukrywasz. Oj, szlak. No byłoby ładnie, jakbym trafił.
Dobra, nie musiał to być strzał w głowę, ale fajnie, że był. Teraz tak, wiecie co zrobimy z helikopterami, prawda? Oj, nie! Nie na mnie! Koleś, ale miałeś chrapkę na mnie chyba. No, szkoda, że nie trafione. Ej, to gdzie on jest? A tam się chowają. Tam daleko gdzieś, kurde. Oj, cały czas przestrzeliwuje. No, wreszcie nie. Ale to jest dobry moment chyba na... jakiś moździerz? No. Nie wiem, gdzie był wycelowany. No i chyba dobrze. Dobra, okej, teraz tutaj może jeszcze. No, przyceluję jeszcze troszkę, zobaczmy jak to się kurczę udało. Dobra, i już strzał z moździerzy na bogato. Dobra, i podobno gdzieś są tutaj. Ale się teraz ładnie wyręczam tym sprzętem. Muszę przyznać. Dobra, teraz tyłem trochę bliżej i już zaczynamy szarżować. Dobra, gdzie jesteś? No, bardzo polowałem na główkę, ale nie weszła. Obrabuj. Dobra, czyli już go zabiłem, tak? Tym ostrzałem z moździerza pewnie. No tam cię widziałem, no. I tam. No, dobra, może być. Czy mi się wydaje, czy ty jesteś tuż nade mną? Oj, kurde, żebym gdzieś nie spadł zaraz, niżej. No nie no, czy mi się wydaje, czy ty jesteś tam, po prostu, gdzieś. One się kleją, tak? Tak, kleją się, dobra. Ej, on tu gdzieś idzie, pewnie zmierza na te schody właśnie. No. No gdzie jest to? Boom! No moment, co ja, kurde, nie wypałem, rzuciłem teraz? Nie wiedziałem, że nie wypały się zdarzają. Ej, wyrzutnia rakiet, to jest zawsze spoko. Ej! Tutaj byłeś cały czas. O, ty niegodziwcze. Przebrzydły gościu, no. Dobra, moment, może gdzieś skrzyneczkę jeszcze wyrwę. O, nie, on to pewnie na dole gdzieś, albo tu. Albo tutaj, dokładnie. Dobra, tam jest ten porucznik. O kurde, miała być wiewiórka. Ej, Mont, jak ja cię tutaj zabiłem już? To faktycznie moździerz musiał być. No, nawet jest. Osmalony ślad. Dobra, przeszukajmy. No, faktycznie, pagony. Oznaczają porucznika. Jak komendant jeszcze. Na to wszystko. To jest część tej samej misji cały czas? Mhm, tak jest, dobra, lecimy. W głąb jaskini, nie wiem kto komendanta trzyma zupełnie gdzieś w okopach. Z zakopanego głęboko. Może jest ważny. No dokładnie, to jest dobre pytanie. O, malownicza lokacja. Pewnie wypełniona po brzegi żołnierzami. Takie lenistwo błogie. Ej, ale tam byłeś. Albo był jakiś przedmiot. Ej, 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 może ty jesteś ty... dobra. Z tym gościem nie ma żartów. Więc... wstrzymamy oddech. Dokładnie, i w ten sposób. Nikt nie wie, co się stało teraz. Ja sobie rzucam tam przynętkę. Ewentualnie zaraz tam polecą też granaty. Ale co, w ogóle nie skonsternowani jak zwykle tym, że gościu tam leży martwy, prawda? To okej. Nie, to nie. O kurde, no przecież tutaj... No. Jak to mógł nie być headshot za pierwszym razem? Oj, nie, nie, no. Schowaj się. Tylko na troszkę. Tam przecież na tyrolkach zjeżdżają. Oj. A, przez skały to ja nie trafię, niestety. No. Dobra, już po ptoka.
Ej, jeden strzał w kręgosłup starczył, a tylko dlatego, że Wilczek przybiegł. Czyli jedna przynęta się przydała. Ło, ale street, dobra. Skończmy to lepiej. Wow. Ej, a może Wilczek zrobił wszystko za mnie? Nie. Niedoczekanie, nie ma opcji. Nie może cały splendor na niego później spłynąć, jak to już się koniec końców uda. A masz i ty. A ja sobie zażyję apteczkę. Przedostatnią już. No, gdzieś tutaj jesteście. O kurde! No, na szczęście. Jeden pełen magazynek władowany w zbiornik wystarczy. Ej, ale sporo was tutaj? Ale dobra, chyba jest... Widzę chyba wyciek ze zbiornika. To się powinno zaraz eksplozją skończyć. Ale może ją troszeczkę przyspieszmy jednak. No. Tak lepiej. Bezpieczniej. Chyba zostawiłem jednego gościa, ale raczej tą drogą już nie będziemy wracać. Więc mogę sobie na to pozwolić. Oczywiście dużo skrzyneczek też mija. No ale wiecie, jak to w odcinkach bywa. Z serii, które się nie przyjęły i z którymi jestem daleko w tyle. Po prostu prosto do celu. To są chyba autentyczne zwłoki. Choć nie, czaszka tak się nie powinna kruszyć. Mam nadzieję, że się nie cofam teraz zupełnie. Kurczę, tacy medytujący mnisi, nie? Umarł i nawet to nie sprawiło, że delikatnie zmienił pozycję. Dopiero rozsypanie się w kości. W pył praktycznie. Sprawia, że coś jest innego. Coś się zmienia. W jego pozycji. Dobra, kurde. Gdzie jest ten koleś? Gdzie jest komendant? Kurde, daleko. Ale mogę tutaj wykorzystać swój piękny strój. Ale tak, może najpierw. Raz i dwa. I trzy. O, ktoś był bliżej. Trochę. Dobra, zdecydowanie bliżej. To było ich kilku, niestety. Oj, no. Nie w takim momencie, nie w takim miejscu. Cholera, zaraz się będę musiał przerzucić na granatnik. Ej, może... Ej, da się wywołać lawinę? Ej, to typowo koło niego uderzyło. To też koło tamtego, co jest grane? No. No nareszcie. No boicie się gościa z granatnikiem, prawda? Kurde, ja też bym się bał. Co innego zostać trafionym w głowę przez wybitnego snajpera, co innego być rozerwanym przez granatnik. No kurczę, inna para kaloszy zupełnie. Dobra, to się oczywiście przyda. Jeszcze was tu nie ma? No właśnie. Ej, kurde, przecież to był ładnie wymierzony strzał. No. A tamten strzał tak po prostu poleciał sobie. On tam widzę paru jeszcze, kurde. No, pobawmy się w snajpera przez chwilkę. Uuu, wow, 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 ej. Ostatnia apteczka. Jeszcze. Czy to była rakieta? No ej, kurde! Niebo zginę. To jest jakiś koleś jeszcze bliżej, niestety. I on mi tutaj przeszkadza. Kurde, jeszcze jedna taka i naprawdę będzie po mnie. Trzeba to szybko załatwić strzałem w bebech nawet. Oj, aha. Apteczki się zupełnie skończyły. Więc teraz podejrzewam, że snajper trafi mnie raz i jest po mnie. Chyba, że wszystkie kości sobie nastawię teraz. Do pełnego zdrowia aż. No, zabandażuj drugi raz tą samą ranę. A czemu nie? Ej, gdzie on jest? Tu jesteś, kurde. Te maskujące mundury robią swoje. Ej, ale... No, nas... Ile mamy... Ej, kurczę, nie, tu mamy już sporo z powrotem. Ja już chciałem wyrzutnie rakiet sobie podnieść. Oj, nigdy nie lubiłem po takich mostach chodzić. Deseczka trzaśnie i lecisz. O, kurde. Nawet nie ma co zbierać. Nie, opowiadacie tam, tak? No to podejrzewam, że tym przejściem. Po tej półce skalnej. Po
Oczywiście zahaczając o skrzynkę z amunicją, bo teraz już wiem, że w każdej misji na pewno jest ich w brud. Ej, co to miałeś? Skorpion i zwykła snajpa. Chyba... A, kurde! Na tyle zwykła, że jak moja. Czemu tu nie mogę wejść? A zresztą, nieważne, może tędy się uda. Już wszystkich? Naprawdę wszystkich? Rozwaliłem? Wyeliminuj porucznika Yumy i jego strażników. Nie widzę problemu, tylko gdzie oni są? Ej, czy oni właśnie uciekają? A nie, myślałem, że na skuterze śnieżnym. Ale nie. Dobra, to ma tłumik przecież. Więc luz bluz, przyklej się do tego, jeżeli możesz. Dokładnie. No, zacny strzał. Może przynętkę. Gdzieś tam. Żadne zwierzę niestety się nie zainteresowało moją przynętą. A, szkoda. Eliminacja raz. Pach! Oj, tylko jeden strzał. Po mnie, kurde! Pomyślałem, że tego gościa po lewej rozstrzelałem jak sito, ale się okazuje, że nie. Że mimo serii z pół metra w klatę, on i tak jakoś to przeżył. No cóż, bywa. Dobra, pooznaczać ich, zanim tam dobiegną, gdzie mają dobiec. No chyba, że już dobiegli. A, sorry, chciałem oddalić perspektywę, a to triggerami to się robi, a nie strzałeczkami. Dobra, jest kolejny. No kurde, znowu to samo zrobiłem. Snajpą. Tak po prostu. O, i dziękuję bardzo. Strażników też. No oj, niedobrze. Ale wstrzymaj ten oddech wreszcie, dzięki. Może jeszcze jakiś hajdzik tu wejdzie. Fajnie by było, gdyby tak było. Oj, kurde. To jest dobry sposób. O co mało double. Dobra, widzieli, rozumiem, tak? Dobra, to nie ma co się bawić teraz już w snajpera, niestety. Choć lubię, naprawdę lubię. Muszę przyznać, że to jest jedno z moich ulubionych zajęć zawsze. No ale teraz już nie ma takiej potrzeby. A i nawet sensu. Czy tak wiedzą, gdzie jestem? Yeah, I got him. Good. I'll head over and pick you up once I finish my breakfast. You wouldn't believe how hard it is to find bacon in these parts. Willis out. Okej, dobra. Czyli to koniec, tak? Czy on mnie tak po prostu właśnie wyrzucił z samolotu? Okej, dobra, całkiem spoko miejsce na zakończenie misji, szczerze. Do tamtej strażnicy raczej nie dolecę. Raczej nie. Lily zostawił dla ciebie dziennik w kryjówce na lotnisku. Okej, czyli dobra, coś nowego się dowiemy. Ale to już będzie w kolejnym odcinku, bo gdzieś tutaj w końcu trzeba wylądować i skończyć ten materiał. Dobra, może być tutaj. Dobra, kochani, wielkie dzięki. Jakim cudem, jak ty to zrobiłeś? I to na sam koniec jeszcze? No kurde, Andrzej! No miej tyle szacunku do samego siebie. I chociaż na koniec pokażę, że wszystko jest spoko, że wcale nie masz streeta i nie umiesz trafiać do ludzi. Że nie strzelasz zbyt dobrze po głowach. A, taki jesteś przebiegły. Od razu na lotnisko się zachciało, tak? Aha! Dobra, ej, co to kurde? No co wy świnie na lotnisko wpuszczacie? Kurczę, no nie na mojej warcie, nie na mojej warcie. Czy to może wykoleić samolot? Wykoleić samolot. Ładnie. Uniemożliwić start albo zepsuć lądowanie. Dobra, nie, serio, kończę ten odcinek. Trzymajcie się, wielkie dzięki za oglądanie. Pozdro, cześć, cześć.